Cześć, witam Was. Jesteśmy w parku linowym Skarbka w Bałtowie i będziemy testować trasę pomarańczową, zaczynając od ścianki spinaczkowej. To jest dla takich już średnio zaawansowanych maluchów. Tak, już mamy wyżej trasy, bo trasa jest na wysokości 4-5 metrów mniej więcej. No i co teraz będziemy mieć? Tutaj mamy dla młodszych. Widzę trak w pierwszej kolejności, źle zrobiłem, tak? W pierwszej kolejności mam trak, później karabinki z tyłu i dopiero możemy skakać. Jesteśmy. I teraz na odwrót. Mamy czerwoną tasiemkę, czyli karabinki w pierwszej kolejności i dopiero bloczek sobie ściągamy. No i teraz tutaj mamy taką drabinkę. Widziałem ją w Kielcach, jeszcze coś takiego. Bardzo fajnie to wygląda i fajnie się gniba. Więc takie atrakcje są świetne. I teraz naprzemiennie, w pierwszej kolejności trak, bloczek i karabinki za. Oczywiście naprzemiennie. Dobra, i jedziemy. Jesteśmy. Tak, już jesteśmy zabezpieczeni, to możemy lecieć dalej. I teraz będziemy mieć most birmański z dwoma platformami. Tak, do odważnych świat należy, więc jeśli się boicie jakichś wysokich tras, no to możecie zaczynać właśnie od czegoś takiego i po prostu powoli się przyzwyczajać do bólu lęku wysokości, bo niekiedy właśnie z tym jest problem, bo tutaj nie musicie się obawiać całkowicie jakby wytrzymałości. To są te liny asekuracyjne, naprawdę sporo wytrzymają, więc jeśli wypadniecie czy coś takiego, to naprawdę nic się nie dzieje. Tak, teraz mamy pionowe belki z makaronami i tutaj nie ma problemu. Gotowe, zaliczone. Tu mamy fajne skarpy. Zobaczcie na wyższe trasy. Platformy są takie bardzo malutkie, więc jakby strach się zwiększa, tak? Bo nie mamy wielkiej platformy, tylko mały obszar, na którym stoimy. I tak dziwnie się daje. Teraz będziemy mieć siatkę typu V. Tak? Do przodu. Tutaj spory park jest. 12 tras o łącznej długości 2,5 km. Więc sporo. Co teraz mamy? Wow. Mamy szczałka. Tak, szczałka tutaj lub tam, tak? Czyli jedziemy w dół. To jest skrótówka chyba. Tak jest. Po prostu możemy jechać tam, dookoła, albo po prostu skrócić i przejść sobie od razu tutaj. Ja jadę dół. Sobie podeszłem, ale spokojnie. Tak jest. No i teraz będą platformy. Tu mamy gastronomię. Jeśli byśmy byli głodni, to jedzenie jest. Cały dzień zabawy jest. Więc spokojnie możemy tu przyjeżdżać i bawić się w największym parku linowym w Polsce. Ok, my teraz będziemy mieć tunel chomika. Jak to dla najmłodszych. Jesteśmy. I teraz będziemy mieć trawer w posiadce.
krótki, czyli nie zmęcz nas, spokojnie. I teraz kuda. Tak. Co tu będzie? Tu są mrówki, kładka, mostek typu H, takie mrówki. Ciekawe, fajnie to wygląda. Ja. Ja. Można się pogubić. Teraz będziemy mieć falochronę. Ok, zobaczymy. Stabilne. Stabilne. Więc nie ma problemu. O, tu jest kładka typu H. To tam był taki mostek. Tak. No i teraz zamiast platform to mamy takie ha, i lecimy do przodu. Na trasie mamy 20 chyba jeden przeszkód, jak dobrze pamiętam, a ograniczenie tu jest chyba minimalnie trzeba mieć 120 cm po prostu, żeby sięgać do asekuracji. No i jeszcze X-y nas czekają. Sporo, sporo. Dobra. No, najwięcej się trzeba namachać na takich tak właśnie przeszkodach. No i co tu mamy jeszcze? Ściankę wiszącą. Proszę bardzo. Parę elementów. Ja. O, i jeszcze tyrolka. Naprawdę sporo tego tu jest. W pierwszej kolejności. Oczywiście bloczek. Tak, tak, no to jedziemy. Nogi wysoko. Ja. No, bloczek ściągamy i lecimy dalej. Teraz co będziemy mieć? Teraz mamy normalną łatkę, fajnie się bujającą. No i niestety to już koniec. Jeszcze ma takie dziwne schody. No, a wy lajkujcie, subskrybujcie. Jeżdżę po całej Polsce i chcę wam pokazywać jak najwięcej parków, które można zaliczyć, przejść. Bardzo wygląda ta kładka. Schody raczej. Dobra, na razie, to do zobaczenia. Hej.